Dzień dobry, kochani. Piękny mamy dzionek dzisiaj, czwartek. Jesteśmy w samochodzie, jak widać. Jedziemy sobie na Mnicha, Pieniny Ultra Trail. Będziemy tam biegać. Niepokorny Mnich, 96 km. Jak nastroje, Michałku? Szczerze mówiąc, trochę zmęczony już, mimo że to początek sezonu, ale no, jesteśmy pełni nadziei, że będzie fajnie. No na to liczymy. Na szczęście słyszeliśmy, że nie padało za mocno ostatnio, przez tydzień poprzedni, więc błota chyba za dużo nie ma. Może tym razem nam się upiecze. Co prawda ma trochę padać, pewnie będzie chłodno, bo oczywiście mamy przymrozki prawie. No ale zobaczymy. Mamy nadzieję na fajną przygodę. Przy okazji nie było nas tydzień temu w Kudowie, na biegu Solo 75, który no, 3 lata z rzędu żeśmy zaliczali. Trochę żałowałem, no ale nowe wyzwania, nowe trasy trzeba sprawdzić. No i przy okazji chcieliśmy bardzo podziękować, raczej pogratulować przede wszystkim osobom, które tam biegły. Także dobre wyniki poszły, ludzie zadowoleni, trasa fajna. Chyba nie ma co narzekać. No tak, w szczególności pozdrawiamy tutaj Karola, który wygrał solo. Pozdrawiamy. Nie było nas z wodą, co prawda, ale dałeś radę, gratulujemy. Jesteś mistrzem. Pozdrawiamy, no tak, nasze dziewczyny tutaj, koleżanki. Czyli Kasię, Kingę, Laurę, Ritę, brawo dziewczyny. Tak jest, pięknie pobiegane. A przy okazji jeszcze chciałem podziękować, pogratulować Tomkowi Kopyrze za udane rozliczenie się z biegiem. Bardzo mi miło, że podziękowałeś mi na filmie. Super, w drodze jesteśmy, także teraz się dowiedziałem. Klasa, dzięki. No i co, liczymy na spotkania. Tu wiemy, że parę znajomych osób będzie, więc piąteczki przybijamy. W ogóle zawody są w randze Mistrzostw Polski. Ultra, także trzy biegi z 7 to zawody, to są Mistrzostwa Polski. Będzie lita, będzie się z kim ścigać, znaczy oni będą się mogli ścigać ze sobą, bo gdzie tam my takie biedotki. Natomiast liczymy na dobrą zabawę, jedzie nas parę osób, więc chyba będzie fajnie. Oglądajcie, zaraz będą zdjęcia jakieś jeszcze i ujęcia z biura i coś tam pogadamy. Będzie fajnie. Jesteśmy w Szczawnicy. To już za kilka godzin, pierwszej w nocy, startuje nasz bieg. Niepokorny Mnich. Szczawnica, pakiecik odebrany. Pakieciki tutaj, proszę, takie ładne. Piękna pogoda, zimno co prawda, bo czapeczka, wieje troszkę, ale już pakiecik odebrany, idziemy sobie teraz coś zjeść, a później idziemy się pakować i spać. O pierwszej w nocy start, 96 km przed nami, ale pięknie jest. Jak zwykle bajzel przy pakowaniu. Jest tego niestety dużo. Tutaj moje pudełeczko z rzeczami, batoniki, żeliki, powerbank, kanapeczka spakowana, plecaczek. No i będę się pakował zaraz.
Trochę to lubię, trochę tego nie lubię. Nie lubię, bo to mnie przeraża zawsze, jak mam się spakować tak, żeby ten plecak nie był jakiś strasznie wielki. To jest kłopot. Zobaczcie, normalnie to jest torba tylko i wyłącznie z ubraniami na bieg. Plan mam taki, żeby na przepak wpakować sobie dwa kompleciki. Na krótko i na długo, więc ten przepak będzie dość duży. No dobra, chyba jestem ogarnięty. Tak wygląda to, co muszę ogarnąć sobie na start. Może zaczynamy budki, chip, numer startowy, wazlinka, soft flaski, dwa są. Tu są salcyczki, żel magnezowy, kamerka. Tutaj węgiel na wszelki wypadek, jakaś nospa, żeliki, powerbanko, kubeczek, folijka, chusteczki, coś jakby się działo, zapasowa koszulka i rękawiczki. Tutaj ubranie, to majtek wam nie będę pokazywał. Plecaczek, kijki. A dodatkowo na przepaczek kanapeczka, bufka, żelki, jedzonko, jakiś boosterek, znowu salcyczki, czapeczka, tym razem z daszkiem, mam nadzieję, że dostaniesz, będzie już ok. Na krótka koszulka, krótkie spodenki, długie spodnie i koszulka na długi rękaw, kurteczka i butki. Teraz jeszcze pozostaje wpakować to wszystko do plecaka. Nie wiem, co chcę powiedzieć. Dobry wieczór. Dzień dobry. Nie wiem. Czas się zbierać. Wybiła północ. Startujemy za godzinkę. Do startu mamy jakieś 700-800 metrów, więc nie ma problemu. Za jakieś 20 minut wychodzimy. Ja już w zasadzie gotowy. Przypinam numerek, zakładam butki, możemy wychodzić. Czeka nas super przygoda, jest niestety zimno. Po upałach kwietniowych przyszli zimni ogrodnicy w kwietniu zamiast w maju. Więc mamy zerko, na górze pewnie będzie minusik. Mam nadzieję, że nie będzie wiało. Na szczęście plecak w miarę lekki, bez bukłaka. Tylko dwa soft flaski, dużo punktów, 7 punktów żywieniowych, więc nie powinno być problemu z wodą, szczególnie, że jest chłodno, więc raczej nie będziemy się odwadniać. I 95 km przed nami, prawie 5000 przewyższenia, zegarek mówi 4300, organizator 4800 chyba. Liczymy zmieścić się w 17 godzinach, ale bez napinki. Będziemy raczej sobie zwiedzać, nagrywać i się dobrze bawić po prostu. Ponieważ jest to dość duży festiwal, więc chyba dość dużo osób będzie Mnicha biegło. Poza tym Mnich łączy się z pozostałymi trasami, więc uczestnicy będą się mieszać troszkę. Także myślę, że na trasie może być w pewnych momentach całkiem przyjemnie i fajnie. Oglądajcie! No ja się jeszcze psychicznie nastawiam. Tu Michał chce pokazać wam teraz. Mam nowego, kupiłem sobie nową kurtkę Salomona, nie wiem czy wam się podoba. 20 tysięcy. Odporności na wodę. 5 tysięcy kosztowała. No, i tam ładne wzorki mu, prawda? Dokładnie. I tu ma jeszcze miejsce specjalnie, jakby miał drugą głowę. Tak, dokładnie. W razie czego. Dzielna brygada ruszyła. Będziemy się spotkać z Piotrusiem, z Radkiem. Na starcie i do boju. Boję, tak. Mamy ruszyć. Jest chłodno, ale na szczęście nie wieje. Tak, na razie pogoda bardzo sprzyjająca, bym powiedział. To zapewne to jest zaklęcie wypowiedziane. Księżyc w pełni. Za chwilę to się zmieni. Mam nadzieję, że nie. Księżyc świeci przez lekkie chmurki. Będzie dobrze. Byle do rana. Byle do obiadu. Byle do rana.
Niepokorny mnie! Niepokorny mnie! Prawie półtorej godzinki za nami. Całkiem nieźle. Bo za dużo nie ma. Zbiegi są tutaj takie trochę mocniejsze, ale ogólnie bardzo fajne. Dało się biec. Podejście pierwsze długie, ale nie jakoś super strome, więc też było całkiem nieźle. Na razie jest fajnie. Temperatura akurat. Troszkę może nawet za ciepło jestem ubrany. Tak w zasadzie to prawie jestem raz. Bez rękawiczek, więc jest nieźle. Pierwszy punkt żywieniowy. Pomarańcz. Muszę to pewnie przyjąć. Nie, ale pomarańcz to ten. Jak to? Biadę. O, pomidorek cały. Jesteśmy po pierwszym punkcie. W Korsisienku jesteśmy. Fajno. Niedaleko mieszkaliśmy na triadzie i mieliśmy sobie. Chłopaki jeszcze chwilę zostali, ja idę, bo żeby nie zmarznąć. No ale jest całkiem nieźle. Fajna trasa na razie była. Zobaczymy, jak będzie dalej jeszcze. Nic nie zaklinam. Pogoda też na razie jest jeszcze fajna, ale do piątej się będzie robiło jeszcze chłodniej. Normalnie znowu zimowy bieg. Kwiecień. Tydzień temu w Kudowie, krótko, niekiedy po 30 stopni potrafiło w słoneczku być. A tu proszę, 4:30 i śnieg. Biegamy do drugiego punktu. Tu się robi widno, 4 godziny biegu. Na górze był śnieg, trochę błotka. No i biegniemy odcinkiem, którym wczoraj odbywał się vertikal. Czyli oni biegli to w górę. Najszybszy zrobił to 40 minut, a my chyba na zbiegu już mamy 40. Drugi punkt za nami. Teraz bułeczka z szyneczką. Z punktu zgarnięta. Chyba nie chłopaków, bo oni już poszli. Ja musiałem jeszcze to i tojka zaliczyć. Mam zjeść bułeczkę. Pamiętajcie, odżywianie się na ultra jest bardzo ważne i co godzinę należy coś zjeść. Nie samymi żelami człowiek żyje, ale musicie dostarczać pożywienie do żołądka, żeby żołądek cały czas pracował. Bo jak przestanie pracować, to jesteście ugotowani. Przez kilka godzin nie będziecie jeść, bo jesteście na adrenalinie, a później nagle się okaże, że coś zjecie i żołądek nie pracuje. Jest niedobrze, robi się blado, się wymiotować. Nie ma biegania. Także jemy. 34 kilometr. Mamy podejście. Takie długie. Tutaj to podejście jest takie długie. Ile? Wiesz co, nagrywam. A, spoko. 34 kilometr. To w zasadzie trzecie podejście bym powiedział. Bo te podejście trwają tam po kilka kilometrów. I cały czas są w górę, nie ma tak, że jest trochę do góry, trochę do dołu. W większości wypadków jest to po prostu ciągłe podejście. Grać po tym nie wiem, których to może. No ale piękne widoczki. O, szybko się chować po wieje.
żywieniowym. Była zupka pomidorowa, bardzo smaczna. Dzieje niestety. Wypełniamy flaski. Lecimy dalej. Piękny punkt, piękny punkt. Mieliśmy przechybę. Było zimno, jest, wieje. Tutaj na górze wieje niemiłosiernie. Zatankowaliśmy. Teraz będzie zaraz zbieg do Rytra, w Rytrze przepak. Świeże ciuchy. W kurce chyba zostanę tej samej, bo zimno. Ale koszulki zmienię. No i jeszcze mamy jakieś 5 dyszek. Trochę jest. Biegamy do Rytra, jakieś 4,5-5 km zostało w przepaczku. Na przechybie wiało strasznie. Ręce mi skostniały. Myślałem, że odpadną. A teraz proszę, bez rękawiczek. Coś tu się Pawlakowi pomieszało. Zbieg taki nie jest za przyjemny. Wąsko. Kamienie. Korzenie. Na szczęście tu już nie wieje, więc jest całkiem przyjemnie, jeżeli chodzi o tę porodkę. To co, jeszcze maratonik do mety, elegancko. Nawet nie cały chyba. Nie, no mamy ile? 53 chyba. 52, 3, tak. A jest 96. Tak, ale poczekaj, zaraz ci powiem. Ile mi tutaj pokazywał? 35 mi pokazywał. To już mało, bo to idzie 88. Przepraszam, 43. No, no. Masz rację. Mamy jeszcze maratonik, troszkę ponad. Ale zaraz przepak będzie. Spotkaliśmy się tutaj. Proszę, kolega ogląda. Jeszcze raz przepraszam. Michał. Polecam kanał. Nie pracuje. Michał przed chwilą się przedstawiał. A ja już skupiony na bieganiu. Także Michał. Michał zaczepił. Fajny kanał, super. Lajkujcie. Klikajcie subskrypcję. To naprawdę pomaga Bogu. Tak, polecam, wtedy, polecam. Wtedy YouTube mnie wyżej pozycjonuje. Do większej ilości osób mogę trafić. No i dobijamy do przepaczku. Został nam jeszcze maraton. Tak, zobaczymy zaraz, jaki tutaj punkcik jest. Szybko się przebiorę. 3571 ktoś ma? Tam, dziękuję. Szybka zmiana koszulki. Lecimy dalej. Ktoś kubeczek zgubił? Ty? Spoko. Idziemy się przygarnąć szybko. Tam ławki nawet są. W Rytrze na punkcie żywieniowym, jak zwykle głównie pomidorki, bananki, oscypki, kanapeczki, wszystko elegancko. Super, dziękujemy. Po przepaczku człowiek od razu lepiej się czuje, zmieniłem jednak kurteczkę, bo tamta była mokra, może nie za mocno, ale była mokra. Także dwie nowe koszuleczki, nowa kurtka, nowa czapeczka i bufka na górze. Żeby było ciepło. Punkcik, przepaczek wyposażony bardzo ładnie. Bardzo przyjemnie. Wszystko co trzeba jest. Herbatka, izotoniczek, woda, owoce. Te kanapeczki są, polecam kanapeczki. Kanapeczki są super rozwiązaniem. Jak żołądek nie pracuje, to kanapeczka jest elegancka. Muszę poprawić tutaj, bo zobaczyć coś tutaj. Namerdało się coś tutaj. Dobra, i za chwilkę lecimy dalej. Został nam maraton. Na następnym punkcie tylko woda.
raporty, nie? Tak. Słoneczko wyszło. 33 km do mety. Teraz zbieg do punktu. Na punkcie jest tylko woda tutaj. Ale z chęcią przyjmę, bo piję kolę, izotonik. Już słodko. Więc zatankuję wody. Cześć, tu z Bogusławem się spotkałem, ogląda filmy i ostatnio oglądał film jak chodzić z kijkami, co? No i dzisiaj był test. I daje radę? Daje, ale jesteśmy, biegniemy niepokornego mnicha, 60 km i od pierwszego kilometra biegam z ich patentem trzymania kijeczków. Tak, kijków i szarf. No także naprawdę słuchajcie, oglądajcie rolki. Bo tamte porady to, no nie w kij dmuchał, no. Przydają się, przydają. Jaki plan? Dobiec? Kolano mi siadło, ale dobiec. O kurczę. Pejsa mam na 15, ale już na 15. Mam godziny straty. No myśmy, ja mam na 16.55 i mam pół godziny zapasu. No, byłem na plusie, też po 30. No to ładnie, ładnie. No ale sobie zawinąłem kolano, więc ciśniemy. No to ważne, żeby sobie nie ten, no, nic nie zrobić. To faktycznie widzę, że masz rozwiązane. Sam sobie wywiązałem, ale już widzę. Znaczy jakoś nie tragicznie, bo to po prostu zbiegaliśmy z wertykala. Wiesz, no wczoraj był wertykal. Wczoraj był wertykal, tak. A myśmy z to drugie zejście, tak nie? Tak jest, no. No i wybiegłem na łąkę i na łące tak mnie pyk strzeliło, tak jakby mi skórz złapał, nie? Myślałem, o, i puściło, ale potem wróciło i tak mnie wiesz, uwierało, nic specjalnego. Więc jakoś tam nie ma tragedii, bo to nie było tak, że coś wiesz, biegłem czy coś. Aha, no dobrze. Tylko coś tam strzeliło. Pamiętajcie, najważniejsze to bezpiecznie biegać i dobiegać do mety cali zdrowi. No dobra, to życzę ci powodzenia. Może się jeszcze spotkamy, ale jak masz plan 15, to pewnie, nie, no już nie będę. Pewnie nam uciekniesz. Posiedzimy tu teraz. Pucik z wodą tym razem tylko. Woda albo wodę. Woda albo wodę. Musimy napić wodę albo wodę. Także pijemy wodę. Pyszna woda. Już te słodkie to tak. Jak Piotrusiu? Bardzo dobrze. Na mecie dobrze, tak wycieczka finiszujemy. Już ostatnie 50 km będziemy na trupa. Więc. Zgodnie z radami trenera Krzysia. Idzie ciufcia. Pociąg. Wszyscy z ziemi czytają. Jakieś dobre książki na tej ziemi leżą. Nie jest lekko. Mieliśmy takie mocne podejście. Znaczy cały czas ono trwa, ale jest chwilę wypłaszczenia. 5 km 500 metrów, ale już zrobiliśmy na kilometrze, nie wiem, 211 prawie? W górę. O, 311 w górę zostało. Co więcej, jak wejdziemy na to podejście, na tą górkę, to zostanie nam 23 km i już tylko 500 metrów przewyższenia. Tak, to idziemy do schroniska na Obidze. Tam na ziemniaczki i zupkę. 20 km. Szczewnicy, powinno już być luźniej, ale nogi zabetonowane, więc... Tak, ale będzie bardziej po płaskim, znaczy po prostu bez przewyższeń takich dużych, jak po spodejść. Tylko zbieg. Czas mamy na razie lepszy niż zakładany, mamy nadzieję, że go utrzymamy. Ale bez spinki. Mamy jeszcze zapasu 18 minut. Trochę pizga, ale patrzcie jak pięknie. Słoneczko troszkę wyszło. Teraz akurat za chmurkami, ale to dobrze. No, super.
No dobra, dowijamy do przedostatniego punktu. Musimy zejść. Może zbiegniemy troszkę. Mają tu być ziemniaczki pieczone. I zupka, dzięki. Akurat możemy się dużo najeść po to, żeby się pożygać na podejściu. Ależ pięknie tutaj jest. Aż normalnie relacyjkę strzelę. Zobaczcie, jak pięknie. Biegamy do punktu żywieniowego. Liczę na ziemniaczka i liczę na zupkę pomidorową z makaronikiem. Taki nie jest za fajny ten zbieg. Znaczy fajny zbieg, ale później trzeba będzie podejść to. To już fajne nie będzie. Ale szpilnie. No i dobra, punkcik jest. Idziemy coś zjeść. Dzień dobry. A żubra by wypił. Na razie zupkę. Zapraszam pod wiatę. Dobra, o super. Tak, tak, skromnutko. No, wiecie ile ludzi jeszcze zostało? Tak? Ile jest ludzi? No, niech pani jeszcze zrzuci coś na chwilę. Ja mam 100 ludzi na teraz. Chciałbyś być ostatni, który nie dostał zupy? A, 100 ludzi jeszcze? No, ja pierdolę. To proszę. Taka więcej niż 100, ale... Dziękuję serdecznie. O, ale ciepło. Ciepło, ale ostro, ciepło zupka. No, fajne, nie? Jesteśmy na punkcie, piękny widoczek. Ziemniaczek. I zupka. Idziemy się zatankować. Wodę, kole i w drogę. 20 jeszcze. O i tam będziemy na górkę. Jak ta ścieżka prowadzi podejście na górkę. To jest takie w zasadzie ostatnie, mocniejsze podejście. Zostało nam 15 km do mety. Zobaczcie, jak pięknie panoramka. Tak, dobiegamy do zbiegu, do Jaworek. Biała woda. Tam w Szczewnicy niestety pada. W Szczewnicy leje. Mamy nadzieję, że nas to nie... Że nas to ominie. Dzięki. Tam leje, a tam słoneczko. A pięknie. A biegniemy pasem granicznym. Myślę, w Polsce pada, a za granicą słońce świeci. Trawa jest zielona. Zielona zawsze tam, gdzie nas nie ma. Tam, gdzie się ją podlewa. Pamiętajcie. Co to by było za ultra bez deszczu? Zaczęło padać. Więc nie wiem, ile ponagrywam, bo będzie mokra kamera. Kończymy powoli to podejście. Kijki odwrotnie, pamiętajcie. Kończymy powoli to podejście i zostanie jeszcze 240 metrów w górę na 14 km. Więc to całkiem niedużo. Wydaje się, że już spokojnie. Oby do mety. Jeszcze jeden punkt będzie za 6 km. Pada normalnie śnieg z deszczem. Normalnie śnieg pada. Tego deszczu to niewiele już teraz. I dobrze. Przynajmniej mokro nie będzie. Na koniec tutaj na 11 km masakra. Trochę popadało. Jest po prostu jazda bez trzymanki. Było to w cholery takie śliskie bardzo. Ja próbuję biec. Ja jeszcze na razie nagrywam to. To jeszcze nie. Ale już po prostu zjeżdżam jak cholera. Na podejściu było to takie okrutne. Z 5 minut żeśmy stracili z czasu. Normalnie ciężko było kroka zrobić.
żeby się nie ślizgać. Mam nadzieję, że nie będzie aż takiego mocnego, bo to nam wydłuży, kurczę, ten czas mocno. Samo, bo to nie straszne, ale fakt, że jest takie śliskie, to jest taka glinka i po prostu jedzie człowiek. Żyjesz? No tak. Nagrywałem. Bardzo dobrze. Tak to wygląda. Tak to wygląda, kurde. A wydawało się, że krótko drogi. Tak jest. 10 kilometrów, 800 metrów do mety. Mamy 15 godzin biegu. No i to było to. Wolni nas trochę teraz. Teraz zbiegamy do punktu. Mam nadzieję. 8 km jeszcze do mety. To błoto nas utopiło normalnie. Jakaś masakra. Teraz jest trochę lepiej. Wtedy to się nic nie dało. To by nic nie dało już. Nic by nie dało. Nie, nic by nie dało, no. Ale jeszcze walczymy. Może jeszcze coś da. Wbijamy na ostatni punkt. 8 km przed metą. Szybkie uzupełnienie koli. Wody. Jakieś pomarańczki złapać. Zjeść i wyjść. Już skończmy. Skończmy ten temat. Widzę, że jeżdżone było. Troszkę. Chyba, delikatnie. Ale to dobrze, że się nic nie stało. Chyba każdy dzisiaj jeździł. Przynajmniej ty tutaj w tej naszej końcówce. Punkcik jak zwykle pięknie wyposażony. Szybko się ogarniamy. Szliśmy z ostatniego punktu żywieniowego. 8 km jeszcze zostało. Nie jest lekko. Ciężko, bo jest błoto, a jeszcze czeka nas taki bardzo mocny zbieg. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niestety takie zbieganie to już teraz masakra jest. Ledwo się człapiemy. Jak jest tak jeszcze w miarę delikatnie, no to też tam leci. A jest już mocno, to nie bardzo już. No błoto trzeba uważać cały czas, żeby się nie poślizgnąć. Teraz mamy mały dysonans, że według mojego zegarka to jest 200 metrów, 250 i to wydaje się bardzo nierealne, według Piotrka kilometr. To się zapytamy, ile do mety, ale ile? A, no dobrze, czyli wydaje się, że moje jest poprawne. Dawaj, finisza. Jak zaczęliśmy w komplecie, tak zaczynamy, tak kończymy. I przyspieszaj się tam. Czerwone bio, czyli niepokorny nim. Czwarta męska grupa, proszę bardzo. Dłonie duże, duże mi twarzy do nich zabiega. Dziękuję. Nie załóżmy inne nagi. Udało się. Zrobiliśmy. Mamy to. Dolecieliśmy. Medale są. Pyk i pyk. Teraz nagrodą. Pyk i pyk. Sterowanie banderoli. Dzisiaj w ogóle na trasie pyta się mnie jeden człowiek, czy będą nagrody. A ja tak
świerszcze latały. Mówię mu, nie kontaktuję już. Będą i są. Będą. Z kwaskiem. Jak lubię. Jak lubię.